Witam cię serdecznie na dzisiejszym live, który jest kolejną odsłoną projektu Klubu Studio, który to projekt zarządzany jest przez uczelnianą radę samorządu studentów AGH i dzisiejszy temat będzie łączył właśnie te dwa etapy w życiu większości ludzi, czyli etap studencki i etap Wychodzenia na swoje, czyli być może pierwsza praca, być może właśnie pierwsze wyjście w świat, własne projekty. I dzisiejszy temat przewodni dotyczy Ciebie, dotyczy tego, co każdy, tak naprawdę, absolutnie każdy człowiek posiada w swoim DNA, czyli dotyczy Twoich talentów. I pytanie można by zadać, czy w ogóle talenty, po pierwsze, czym są? I czy są pomocne faktycznie w znalezieniu pracy? I jeżeli już szukamy pracy, to jakiej tej pracy szukać, żeby dawała ona, no właśnie, co człowiekowi ma dawać praca? Jakim aspektem życia tak, naszego jest praca? To będą odpowiedzi, te na te pytania będę, będzie dzisiaj odpowiedź podczas właśnie naszego spotkania. Także zapraszam. Cię również do aktywności można zadawać pytania, na które ja z ogromną chęcią będę odpowiadać w drugiej części naszego dzisiejszego spotkania. A zatem, jeśli mówimy o pracy, to bardzo często praca związana jest z biznesem, z firmą, która tak naprawdę obsługuje swoich klientów, działa na rynku. No i mówi się, że biznes tak naprawdę potrzebuje generować zysk, generować pieniądze. I jeżeli zastanawiamy się, czym jest biznes i czym jest praca, którą bardzo wiele osób wykonuje w bardzo wielu różnych firmach, albo prowadzi własne biznesy, to ja od lat uwielbiałam zawsze patrzeć na biznes jak na żywą istotę, ponieważ biznes to są zawsze ludzie. Biznes robią ludzie, biznes jest dla ludzi, i wobec tego tym naj, takim fundamentalnym aspektem prowadzenia mm, pracy zarobkowej jest właśnie człowiek. A zatem mm, należałoby się przyjrzeć temu, w jaki sposób człowiek funkcjonuje, skoro to ludzie robią biznes? Biznes y, potrzebuje, aby były w nim generowane liczby, czyli zysk. I to właśnie ludzie robią te liczby. I teraz, w jakim stylu, y, w jakich, jakie aktywności prowadzą do tego, że niektóre biznesy są to firmy duże, międzynarodowe niektóre firmy są małe, średnie a niektóre nie mogą y, przetrwać kilku lat od momentu powstania. Co Łączy właśnie, niemniej jednak, zawsze, ale zawsze y, każdą firmę, kiedy idziemy do pracy, kiedy ludzie szukają tej pracy, kiedy potrzebni są y, nowi członkowie zespołu, to właśnie y, jest cel, który dana firma, dany biznes musi zrealizować. I teraz, czy zdarzyło Ci się kiedyś, jeżeli patrzymy na to, że, że każdy biznes to jest po prostu, to są ludzie, że z tymi ludźmi to nie zawsze tak łatwo jest się dogadać. I czasami są sytuacje takie, że spotykasz kogoś po raz pierwszy i od razu nawiązuje się taka nić porozumienia. Rozmowa płynie, łatwo, lekko. Jednomyślność jest, jest taka zgodność, podobne opinie na dany temat. No po prostu tak, że masz wrażenie, że znasz tą osobę niemalże od wielu lat, a tak naprawdę spotykasz się z nią pierwszy raz. Mieliście kiedyś coś takiego? To nie jest przypadkowa sytuacja, że ona ma miejsce, bo są też pewnie tacy ludzie, z którymi jak się spotkasz, nawet po raz pierwszy, a nawet jak już się znacie, to oni wcale jakby miło z nimi się czasu nie spędza. Bo oni cię na przykład czymś denerwują, bo są inni niż ty, może się smucą, a może są zbyt chaotycznie rozbiegani i zbyt głośni. Czyli czy masz taką sytuację, w której napotykani ludzie. Nazwę to delikatnie cię mogą w jakiś sensie denerwować. Moi drodzy, to okazuje się, że to też nie jest przypadkowe. I teraz pytanie, czy można z każdym człowiekiem mieć dobre relacje? Skoro ludzie pracują w jednej firmie i praca to jest tak naprawdę współpraca różnych ludzi w różnych projektach, zespołach, to co zrobić, żeby z jak największą liczbą osób móc się sprawnie komunikować? I dlaczego jednak niektórzy nas w jakiś sposób irytują? I dzisiaj, po jakiej nitce DNA pójdziemy, żeby na te pytania właśnie dać odpowiedź? Będziemy mieli sześć etapów. Najpierw zajmiemy się tym, czym jest sukces, co nadaje w życiu sens każdemu człowiekowi, niezależnie od tego, ile ma lat. Czy dopiero startuje w to życie, w którym jest, jest niezależny, wychodzi często na swoje, właśnie często no, jest ten moment, że się zakłada rodzinę. Albo własny biznes, i to wszystko nadaje jakieś walory naszemu życiu, że ono ma jakiś kształt, jakąś formę, albo nas cieszy, albo jest źródłem jakichś na przykład różnych zastanowień, pytań. Kolejny temat to będzie, czym jest formuła Dena. Ja prowadzę w ramach swojego biznesu podcast Decyzje Lidera, w którym w jednym z niedawnych odcinków mówiłam o tym, że w ogóle formuła DNA rządzi światem. I dzisiaj się dowiecie, czym ona jest i dlaczego znając formułę DNA, bardzo łatwo będzie ci poruszać się w życiu zawodowym również w relacjach z innymi ludźmi. Kolejny temat to przybliży, czym jest model DNA talentu i później Domykający aspekt związany jest z tym, czym jest tak naprawdę, czego, czym jest flow, dlaczego to jest narzędzie rozwoju biznesowego i co zrobić, żeby zamienić flow na cash flow. Bo moi drodzy, jeżeli dzisiaj jesteście razem ze mną, to najprawdopodobniej po to, żeby się dowiedzieć, czym jest talent i to jest oczywiste. I jak ten talent wykorzystać w życiu zawodowym. Ale e, tak naprawdę dzisiaj dostaniesz odpowiedź, jak skasować swój talent. Jak na nim tak naprawdę zarabiać? Czyli jeśli myślimy o znalezieniu wymarzonej pracy, to trzeba zacząć od siebie i od swoich talentów. A zatem przechodzimy do kolejnego naszego etapu dzisiejszego wieczoru. Czym jest sukces? Jeżeli możecie podyskutować na czacie, możecie zostawić też swoje odpowiedzi. Według ciebie, czym jest sukces? I tutaj na sukces możemy patrzeć w trzech wymiarach. Ty jako człowiek indywidualny, jako istota, ja jestem prawda, właścicielem swojego życia. Na sukces można patrzeć w aspekcie współpracy w zespole, ale na sukces można też patrzeć bardziej z większym zakresem, jeśli chodzi o społeczność, o rynek, może nawet globalnie. Możemy nawet patrzeć w wymiarze typu państwo, czy państwo nasze, prawda, na tle całej gospodarki świata odnosi sukces i jeżeli tak, to w jaki sposób można by podać jedną, jedną definicję? Sukcesu, która obowiązywałaby właśnie na tych trzech warstwach: człowieka indywidualnego, tego, jak on się ma w zespole, czy to nawet w rodzinie, mały zespół, czy w dużej firmie na rynku. I otóż okazuje się, że można na to popatrzeć, obserwując innych ludzi, że ma się wrażenie czasami, że takie powiedzenie pewnie znane ci jest: pieniądze szczęścia nie dają, że są osoby, które mają rzeczywiście duży rozmach. Duży zasięg działania, a gdzieś wewnątrz nie do końca widać, żeby byli ludźmi szczęśliwymi. Czy zatem oni odnieśli życiowy sukces, czy nie odnieśli życiowego sukcesu? A są osoby, pewnie też je widzisz, że naprawdę starają się, działają, są zdyscyplinowani, zorganizowani, inwestują w rozwój i mnóstwo projektów jakby są w nich, ale jakoś ten sukces nie przychodzi. Czym za tym jest ten sukces, lub może inni uważają, że to, co ten ktoś odnosi i takie, jakie ma rezultaty w życiu, to nie jest sukces? Popatrzmy, możemy patrzeć, ja podam dzisiaj bardzo prostą definicję. Jeżeli popatrzymy na przykład na człowieka, albo na zespół, albo na firmę, bo te, ta definicja będzie adekwatna na każdym poziomie. Jeżeli popatrzymy na człowieka, no to możemy powiedzieć: że człowiek ma jakieś swoje wnętrze którego nikt nie zna, tylko on sam, no i jego interakcja ze światem zewnętrznym. I czy znana ci jest sytuacja taka, że na przykład ty patrzysz na jakąś osobę i widzisz, że to jest genialna osoba, ona umie, jest, jest niesamowicie zdolna, jest przebojowa, albo z kolei jest skupiona, zna się na technologii i ty patrzysz na nią i jest, myślisz, geniusz. A jak ta osoba, jak w rozmowie z nią, to ona mówi, nie, przecież ja nic takiego wielkiego nie robię, to pewnie nie jest takie istotne komu to mogłoby się przydać, czyli można powiedzieć, że ty z zewnątrz widzisz, jak olbrzymią wartość ma ta osoba, a ona sama na swój własny temat, w swoim wewnętrznym świecie mówi, że nie do końca dowierza swojej wartości, jaką faktycznie ma. I czy to jest sytuacja, która może występować często? Czy raczej jest to mało spotykane? Z mojego doświadczenia, a pracuję od siedmiu lat z klientami właśnie, e, którzy chcą rozwijać świadomie swoją karierę zawodową, czy to przez własne biznesy, czy przez świadome e, wchodzenie do określonego, na określone stanowisko, to, to jest pierwszy moment, na którym się trzeba zatrzymać. Co człowiek dany na poziomie indywidualnym sam myśli o sobie? Hmm. I teraz tutaj e, wewnątrz siebie mamy coś takiego jak Myśli, jakie własne przekonania, wykształcenie, naszą własną, właśnie talenty, osobowość. I teraz chodzi o to, że to są różne podsystemy wewnętrzne. I może się okazać, że tak naprawdę człowiek, jak nie zintegruje, czyli nie będzie szanował wszystkich swoich podsystemów, to wiecznie będzie wątpił w swoją własną wartość. I można powiedzieć, że on potrzebuje się poskładać do kupy, czyli złożyć w całość. I pewne znane ci jest takie powiedzenie, że jak na przykład patrzymy na kogoś, kto choruje, ciężko mu w życiu, to mówimy, on to się rozpada na kawałki. On się wszystko poszło w pył. I to jest właśnie takie powszechne powiedzenie, w którym jest bardzo duża mądrość, ponieważ okazuje się, że sukcesem jest sytuacja, w której człowiek potrafi, wszystkie swoje aspekty wewnętrznego funkcjonowania złożyć w całość i nie tracić energii na grzebanie, na myślenie o tym, czy się nadaje, czy się nie nadaje, czy mam talent, czy nie mam talentu, czy to jest ta wartość, czy to jest inna wartość, tylko całą swoją energię może przekierować nie na wewnętrzne rozterki, tylko na zewnętrzne działania z um, rynkiem, z innymi ludźmi. I on jest bardziej wtedy skupiony na tym, co się wokół niego dzieje, a nie na tym, co się wewnątrz niego dzieje. I moi drodzy, ta sama sytuacja jest odnośnie zespołu. Jeżeli weźmy najmniejszy zespół, małżeństwo, para, miłość, prawda, czyjegoś życia, dzielą razem życie, to jeżeli oni wewnętrzny swój system mają tak poukładany i stanowią jedność, że tam trudno ich jest skłócić, oni się, się, oni się trzymają razem, a jak się związek nawet mówi się rozpada, to się rozpada na części i wtedy takie osoby są jakby mocno skupione na tym, co się wewnątrz nich dzieje. I to samo jest z firmą, jeżeli w firmie idziesz do pracy pierwszej, jest bałagan, jest niepoukładane, są zadania, procesy, to... Ludzie tracą energię do wewnątrz i nie mają energii już na to, żeby wchodzić w interakcje z rynkiem, wyprzedzać konkurencję, tworzyć nowe produkty, yy, yy, może docierać do nowych klientów, bo cała energia poszła na te wewnętrzne yy, no, jakieś trudności. Więc sukcesem jest wewnętrzna integracja, która uwolni całą Twoją energię na to, żeby działać na zewnątrz, czyli znaleźć fajną pracę, współpracować z zespołem, obsługiwać klientów, czy wymyślać produkty. Czyli przestań myśleć o sobie, przestać myśleć o sobie, czy się nadaje, czy się nie nadaje, tylko mieć absolutną pewność, do czego się nadaje, a do czego się nie nadaje. Nie poddawać tego w ogóle w wątpliwość, bo wiemy to z DNA talentu i iść wtedy całą, całą że tak powiem, w świat e, pełnym gazem. I to jest możliwe, tylko po prostu potrzebujesz mieć absolutną pewność na wiedzę na swój własny temat. Więc. Można dalej zadać pytanie, co jest celem i sensem w ogóle życia człowieka, po co człowiek żyje. I tutaj znowu taką mam definicję, która obowiązuje na każdym z poziomów, tym indywidualnym, zespołowym, firmowym, czyli jak idziesz do pracy, to firma też musi znać swój sens istnienia, bo wtedy jest łatwiej go zrealizować. A co jest Twoim celem czy sensem istnienia? Ja to mówię, działać zgodnie ze swoim przeznaczeniem czyli tym, do czego jesteś stworzony, czyli tym, jakie masz tak naprawdę swoje naturalne talenty. No ale żeby na to pytanie odpowiedzieć, popatrzmy na raporty i badania, które zostały na, zrobione przez na, w, wśród um, pracodawców i pracowników, które pytały o to, co jest celem właśnie w życia człowieka w pracy, w życiu zawodowym. I się okazało, że Pierwsza odpowiedź to jest być szczęśliwym. Jak to być szczęśliwym w pracy? I teraz, co się składa na to szczęście? I okazuje się, że na szczęście, że właśnie pieniądze szczęścia nie dają, dlatego że one pochodzą z zewnątrz. Z tego systemu zewnętrznego. Ty musisz coś zrobić, żeby dostać te pieniądze, ale są takie aktywności, które ty będziesz robić, bo je lubisz robić, a nie dlatego, że dostaniesz pieniądze. I właśnie te wewnętrzne zasoby, one tak naprawdę są źródłem szczęścia. To, czy masz energię do działania, czy ci się chce, czy ci się nie chce, że masz w dobrych, e, radosnych emocjach, jesteś, że widzisz właśnie sens tego, co robisz, choćby nawet to był mile spędzony dzień. E, Nowe, wspaniałe osoby poznane, czy coś, co rzeczywiście dla ciebie jest ważne i daje ci to poczucie sensu. No i jest jeszcze tutaj takie słowo jak flow, z angielskiego, inaczej przepływ. To jest bardzo w ogóle ciekawe, bo dotyczy to stanu, w jakim człowiek może się znajdować, takiego wewnętrznego jego samopoczucia i takiej codziennej satysfakcji. Jeżeli rzeczy płyną, dzieją się, nie ma przeszkód, to jest tak jak, nie wiem, ruch na autostradzie. Wszystkie samochody płynnie jadą, nie ma korków. Nic się nie wydarzyło zaskakującego, żadnego wypadku czy takich klimatów. I co się okazuje? Okazuje się, że wtedy właśnie wszystko płynie. Rzeczy się układają po myśli i e, wtedy mamy też, człowiek ma bardzo dobre samopoczucie. I to jest taka wewnętrzna motywacja. Tego się nie da z zewnątrz kupić. I tak jak się to mówi, za pieniądze tego nie kupisz. A jak pokazuje życie, w innych badaniach, które dotyczą badań pracowników na całym świecie, jest taka liczba: 13% osób czerpie satysfakcję z pracy. To jest, to jest przerażający wynik. Dlaczego tak mało? Co by znaczyło, że, że prawie 80%, no może nieca, nie, ponad 90% osób chodzi do pracy po to, żeby chodzić, żeby odbębnić. Aby zarobić dla siebie pieniądze, ale nie czuję, żeby się tam rozwijała, żeby mogła się angażować w to, że mogła mieć po prostu satysfakcję. I to jest bardzo niefajne, bo w ten sposób się generują tak naprawdę w firmach potężne, potężne koszty. I to jest naruszenie w ogóle sensu istnienia biznesu, bo jak mamy w biznesie duże koszty, to mamy mniejszy zysk, bo on pożera właśnie ten, ten, tą, tą optymalność działań. Prokrastynacja, odkładanie zadań na później. Jest mnóstwo szkoleń, które mówią, jak uniknąć prokrastynacji. A Moi drodzy, wystarczyłoby mieć flow w zadaniach, czyli lubić to, co się robi, i już tego nikt nie będzie odkładał, tylko w podskokach będzie przed dzisiaj do pracy, że super, będzie dzisiaj wspaniały dzień, bo ja mam taki zarąbisty projekt, że jak go robię, to po prostu bana na twarzy, radocha. Czy to jest możliwe? No jest możliwe. Tylko trzeba mieć tą wiedzę, co jest Twoim DNA talentu. I teraz zanim powiem, czym jest DNA talentu, powiem o formule DNA, którą ja jakby wyciągnęłam. Może dlatego, że też studiowałam oprócz dwóch <laughs> kierunków z zakresu zarządzania, w tym jeden to MBA, ale jeszcze byłam na chemii i bardzo lubiałam właśnie e, się wgłębiać tak pod mikroskopem w niektóre aspekty naszego życia. I stąd też mm, powiem tak, że. Ludzie przez życie często nie znają mechanizmów, co, które sprawiają, że jak zrobisz coś, to się wydarzy coś. Jak powiesz tak, to u kogoś wywołasz uśmiech albo smutek na, na twarzy. Jak powiesz na przykład, yy, czy z kimś będziesz rozmawiać, a nie wiesz, po co rozmawiasz, no to to, 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 to wszystko ma jakiś właśnie rezultat. I teraz... Czy zdarzyło Ci się kiedyś, że na przykład chcesz, chciałeś gdzieś, chcesz gdzieś dotrzeć do punktu jakiegoś z A do B? No i teraz albo masz mapę, albo znasz drogę. Jak znasz drogę, nie potrzebujesz mapy, bo już nieraz tamtędy chodziłeś. Ale jeżeli nie znasz drogi i nie wiesz, jak dojechać, to potrzebujesz mapę, ale to też nie jest wystarczające znać mapę, czyli sposób postępowania. Potrzebujesz jeszcze wiedzieć, gdzie na tej mapie jesteś. I gdzie chcesz dotrzeć, bo wtedy dopiero mapa jest Użyteczna. I właśnie ta formuła DNA jest taką mapą. Formuła DNA, pewnie znacie te literki, ja nie będę za długo o tym mówić, tylko nawiążę, że DNA talentu nie wzięło się z, jako nazwa marketingowa, tylko faktycznie sięga do, do, do DNA. A DNA składa się z adeniny, timiny, guaniny i cytozyny, i to są składowe, które tutaj według tej go. Kodu kolorystycznego, to nie jest przypadkowy kod, że one mają jakby dwa, są w dwóch kolorach o różnym nasileniu. I teraz tak. Formuła DNA, czyli te składowe, chodzi o to, że one zawsze za coś odpowiadają. Adenina za, odpowiada za wzrost, Głównina odpowiada za rozprzestrzenianie się, rozwój, czyli e, takie promieniowanie. E, tymina odpowiada za spowalnianie i cytozyna za wiedzę o tym, jak to wszystko przebiegło. I teraz każda z tych składowych ma swoją funkcję. Gdyby, żeby ją łatwiej zrozumieć, użyłam metafory pór roku. Czyli inaczej to jest wiosna, lato, jesień, zima. Na wiosnę odbywa się wzrost, trzeba mieć ziarno, żeby zasadzić, żeby coś mogło rosnąć. Czyli zaczyna się to też od jakiejś idei, od myśli. Później mamy... Hmm, Kolejny etap, czyli lato. To wszystko musi dojrzeć, czyli innymi słowy, ta idea musi dotrzeć na rynek. Musimy się skomunikować ze społecznością, przekazać tą, tą ideę właśnie dalej, po to, żeby znaleźć jej zwolenników. I później przychodzi czas zbierania plonów, czyli jesień. I tutaj następuje spowolnienie. Dlaczego? Bo trzeba wszystko zaplanować. Tutaj Precyzyjnie w czasie musimy wiedzieć, kiedy zbierać plony, kiedy jest ten najlepszy moment, bo jak go przegapimy, to owoc dojrzały sam spada z drzewa. My nie możemy za późno zebrać plonów i musimy też być na to bardzo dobrze organizacyjnie i operacyjnie przygotowani, bo inaczej zasiane ziarna na nic się nie zdadzą, na nic się to nie zda. A wszystko po to, żeby spiżarnia była pełna. Czyli to, jako metafora dla biznesu. Kasa na koncie i dla, dla ciebie, dla twojego życia, tak samo. Ty musisz iść do pracy, wymieniasz wartość, dajesz jakieś aktywności w czasie i za to masz mieć wynagrodzenie, czyli pieniądze na koncie. I firmie, firma też musi mieć pieniądze na koncie. To, co teraz na przykład w czasach pandemii się zaczęło dziać, to ten cykl został zaburzony z tego powodu, że ludzie przestali, zaprzestali wymiany i bardzo wiele Właśnie biznesów już nie ma tej wartości, jaką miało wcześniej dla rynku. Więc to, co musi zrobić, to wymyśleć nowy pomysł, czyli nowe ziarno dla nowej idei, na nowy produkt, na nową usługę, po to, żeby móc kontynuować działanie. I teraz zima musi też wiedzieć, ile mamy w tej spiżarni, czego, na ile nam to starczy, jakie mamy zapasy, też wyhamować, odpocząć po to, żeby zebrać siły na następny cykl. Wiosna na to zima. I słuchajcie, ta formuła, czyli ten aspekt cykliczności, jest zakodowany w ogóle w DNA. I teraz, czy to coś ma wspólnego jeszcze z pytaniami, jakie sobie ludzkość zadaje? Słuchajcie, wszystko, co opowiadamy w życiu, jest związane z odpowiedzią, czy co robimy, jest związane z odpowiedzią na pytania, co, kto, kiedy, jak. I tu się okazuje, że one również są poukładane według formuły DNA. Co to jest wiosna, jakie pomysły, czyli co, co będziemy robić. Kto będzie na przykład uczestniczył na tym live'ie, kto będzie odbiorcą, kto będzie prelegentem. I wtedy wiemy, kiedy możemy to zrobić. Dzisiaj o 20, 60 minut, kiedy się zaczyna, kiedy się kończy. No i teraz, jaki to da re rezultat. Wszystko, moi drodzy, znowu jest położone też na tej formule DNA. Ważne jest tutaj w tym momencie, skoro to jest formula DNA, jest wyjaśniana też przez porę roku, że jest ważna kolejność. Czyli nie można na pytanie, co będziemy robić, od razu pytać jak, bo to by znaczyło, że cofamy się do zimy, a po wiosnie zawsze jest lato. Czyli kolejne zadawania pytań jest niezwykle ważna, bo ona wtedy pozwala nam właśnie zachować tą ciągłość w działaniu, w realizacji projektów, w uruchamianiu czy w uruchamianiu nowych projektów. I tutaj mamy właśnie podsumowanie pół roku. I teraz, jaki to ma związek z DNA talentu? Moi drodzy, otóż okazuje się, że ludzka różnorodność po pierwsze, ludzie są różni. Po drugie, da się znaleźć regułę porządkującą, opartą właśnie na tej formule DNA, po to, żeby zdefiniować ludzkie możliwości, jeśli chodzi o talenty. Talenty, przy czym rozumiane tutaj są jako sposób myślenia i działania. To nie jest talent taki branżowy, typu ktoś gra, śpiewa, maluje, czy zajmuje się technologią. To nie jest branżowe, to nie są branżowe aktywności. To jest sposób myślenia i działania. Pewnie każdemu, dla każdego oczywistym jest, że ludzie myślą, tak? No w końcu po coś mają ten mózgownicę, to myślą. Ale czasami się okazuje, że nie wszyscy. I nie tak samo dobrze. I ten wątek zostawiamy. Zakładamy, że człowiek jest inteligentną i rzeczywiście potrafi używać swojej mózgownicy. Natomiast pytanie, czy zdarzyło Ci się kiedyś tak, że ludzie się do siebie porównują? Albo oceniają. A ten to jest taki zorganizowany, taki ma zawsze porządek, a ten to ma wieczny bajzel wokół siebie, chaos, a ten to jest punktualny, a ten to jest spóźnialski. Albo na przykład ktoś ma słomiany zapał, a ten to jest dusi groszno, Jeżeli ci się zdarzyły takie sytuacje, że w, że w jakiś sposób porównujesz czy oceniasz. Innych ludzi albo porównujesz ich do siebie, albo komuś narzucasz swoją perspektywę, że na przykład można mm, spontanicznie coś zorganizować. Spotkanie, imprezę, czy jakiś pomysł, czy niektórzy ludzie na wakacje jadą spontanicznie, czyli umyśli im się, jak tylko dostaną urlop, czy jest pomysł, jest ekipa się zbierze. No to jedziemy na wakacje. Gdzie? Nieważne gdzie, ważne, jakie towarzystwo. No właśnie, a co niektórzy ludzie potrzebują sobie to dużo, dużo wcześniej zaplanować. Wobec tego jeżeli zdarzyły ci się takie sytuacje, to też oznacza nie mniej, nie więcej to, czy tyle, że jest to rezultat działania właśnie ludzkiego DNA talentu. I teraz mam tutaj taką propozycję, prezent, zaproszenie dla ciebie. Do działania, jeżeli chcesz poznać swoje DNA talentu, zupełnie bezpłatnie i otrzymać raport, w którym możesz sprawdzić, właśnie jakie masz dominujące DNA talentu, jak myślisz, jak działasz, e, jakie aktywności możesz jakby skupiać się na nich, żeby ich robić jak najwięcej, jak ich unikać na zasadzie lepiej wymienić się z kimś w zespole i nie zabierać komuś pracy. Mm, bo. To, to możesz tutaj wejść, tam jest pięć pytań, dostaniesz od razu wynik jako słowo, zapamiętaj to słowo. Ja będę właśnie za chwilkę omawiała po kolei każdy na talentu, więc dostaniesz precyzyjną informację dla siebie. Oczywiście jest to pewna forma demo, więc należy potraktować to na dosyć dużym poziomie ogólności. Niemniej jednak ten wynik Ikry podaje już kierunek, w jakim możesz szukać pracy czyli na jakich aktywnościach zawodowych się skupiać, bo pułapka, w jaką wpadają ludzie inteligentni, e, zwłaszcza po studiach, polega na tym, że oczekują od siebie pewnego bycia alfą i omegą, czyli że chcą... Zresztą edukacja, cały system edukacyjny na tym polega, że jesteśmy oceniani ze wszystkich przedmiotów, wszyscy tak samo. To nie ma, że ktoś nas bada i mówi, ty się nadajesz albo masz zmysł tam powiedzmy analityczny, a ty masz zmysł komunikacyjny, to, to ciebie będziemy z analityki oceniać, a ciebie będziemy z komunikacji. Nie ma czegoś takiego, niestety. I to jest, my wychodzimy w dorosły świat z takim przekonaniem, że musimy umieć wszystko i musimy być we wszystkim dobrzy, a nasze DNA talentu, ta ikra może działać tylko i wyłącznie w zespole. Ludzie są stworzeni do współpracy. Więc jeżeli ktoś chce być, albo już jest, albo czuje, że jest Alfą omegą, albo Zosią samosią, i yy, to oznaczać może, że po prostu chce być wiosną, latem, jesienią i zimą. Wszystkim naraz. Yy, a największa chyba, chyba pułapka polega na tym, że w naturze. Tak, tak to nie działa. Nawet jak popatrzymy, ja, ja w ogóle jestem zwolenniczką tego, żeby nie patrzeć i nie mówić nawet o talentach w taki sposób, że ktoś ma mocne strony i słabe strony. Bo ja się z tym absolutnie nie zgadzam. To jest cecha i talent jest po prostu jakąś charakterystyką. A czy ona jest mocna, czy ona jest słaba? Zobaczcie jak to, jeżeli my w zespole współpracujemy i ktoś jest kreatywny, i z stop pomysły, ale ma kłopot z realizacją, bo tam nie ogarnia czasu, spóźnia się dla niego u niego wszystko jest na wczoraj. I trudno mu jest rzeczy doprowadzać do końca, i to oznaczać by można, że powiedzieć, oznaczać by mogło, że planowanie jest słabym punktem. Ale są inne osoby, które są geniuszami, jeśli chodzi o planowanie, o harmonogramowanie, o wytyczanie e aktywności, kolejnych kroków. I co? Dla tego kogoś planowanie jest słabą stroną, a dla kogoś innego planowanie jest mocną stroną. A przecież mówimy cały czas o planowaniu. Dlatego ja osobiście uważam, że to jest duża, duża, jakby na, w ogóle w przestrzeni tego świata rozwoju osobistego, duża pułapka mówiąc o tym, że ktoś ma mocne i słabe strony, bo my mamy po prostu charakterystyki. I jakieś mamy, a jakieś nie mamy, a nie mamy po to, żebyśmy się mogli z kimś skompletować i współpracować w zespole. Ludzie tego tak nie postrzegają, bo Czasami łatwiejsza jest rywalizacja niż współpraca. Ze znajomością DNA talentu tak nie musi być. I więc, jeżeli macie wyniki swoje, na maila dostaniecie pełniejszy raport kilkustronnicowy, A teraz powiem, czego te talenty dotyczą i jak zbudowany jest cały model DNA talentu Ikra. Ikra wzięła się z pierwszych liter tych głównych dominujących talentów. Tu nie chodzi o to, że ktoś ma, um, nie ma pozostałych. Zazwyczaj ludzie mają wszystkie rodzaje talentów, tylko niektóre są po prostu bardziej dominujące. I ikra to oznacza nic innego jak inicjator, komunikator, realizator i administrator. I teraz tak. Kolory niebieskie to są dwa przeciwległe bieguny, czyli to, co ma inicjator, kompletnie nie ma realizator. I odwrotnie. Kolory żółte, czyli komunikator i administrator, mają znowu przeciwieństwa po, u, u, u siebie, co jeden ma, ten drugi w ogóle nie ma. Dlaczego ja tutaj tak to z, z jakby zakodowałam? Ponieważ w DNA występuje coś takiego jak reguła komplementarności. I w talentach dokładnie tak samo. I dlatego inicjator, na przykład, to jest osoba, która ma głowę pełną pomysłów. Ona działa szybko, jest dynamiczna, jest energiczna, jest tak jak na wiosnę. Często zadziała, zanim pomyśli i opowie. Dla niej nie ma rzeczy niemożliwych. Ona często działa na, na taką dużą skalę, powiedzmy. I często jest też to osoba, która działa, mówi. Działa szybko i na dość ogólnym poziomie nie ma wyczucia w czasie i nie potrafi ustawiać porytetu w czasie, jeśli chodzi, bo, ponieważ u niej wszystko jest na wczoraj, czyli na już. Jak nie da się szybko zrobić, to się zniechęca. I teraz naprzeciwko niej, czyli właśnie dopełnieniem według tej reguły komplementarności jest realizator. Realizator to jest z kolei osoba, która jest twardo stąpająca po ziemi, jest takim realistą. Natomiast doskonale koordynuje aktywności w czasie, rozdaje zadania, układa je właśnie na osi y, czasu i jest niezastąpiona, jeśli chodzi o skuteczność, o bezpieczeństwo, o harmonię i współpracę w y, zespole. Natomiast z kreatywnością u niej już jest większe wyzwanie, więc ona potrzebuje dostać wytyczne, co i na kiedy ma być zrobione. I to jest taka para, właśnie komplementarna. Jeżeli ludzie o tym nie wiedzą, to są zazwyczaj konflikty. Po tym poznasz komplementarną osobę, że ona cię wkurza. <laughs> Czyli to jest wręcz błogosławieństwo, dar taki. Ci, co cię wkurzają, to najprawdopodobniej są ci, których Ty najbardziej potrzebujesz, albo oni Cię najbardziej potrzebują, bo dla realizatora nie ma lepszej osoby niż inicjator, która nada jej pomysły, kierunki i ona wtedy wie, co robić. A inicjator razem z realizatorem w dopełnieniu. Ten y, inicjator może wymyślać i ma pewność, że jeżeli realizator mu powie, że nie zrobimy tego na wczoraj, bo zrobimy to ani nie na jutro, tylko na za dwa tygodnie, to może mieć pewność, że faktycznie za dwa tygodnie to będzie zrobione i oni razem osiągną sukces, ale muszą się nawzajem szanować i tą swoją różnorodność, odmienność i na pewno tu nie będzie zgodności co do opinii, że dany temat tak samo wygląda. Bo dla inicjatora to już jest za późno, bo on chce, żeby to było zrobione. On zanim skończy opowiadać ten pomysł, ma już 10 następnych w kolejce. To są też osoby, które szybko mówią. One nawet jak mówią, to im czasami myśli przelatują, że zaczyna zdanie, w myślach przeleciał to zdanie do końca, rozpoczął następne i mówi na głos końcówkę trzeciego zdania. Nie wiem, czy znacie takie osoby. To są też osoby, które uwielbiają dynamikę w życiu. Nowości, nowości, nowości. Tam cały czas się musi coś dziać i rzadko kiedy robią dwa razy tą samą rzecz. Teraz kolejna para w ikrze, w tym DNA talentu, to jest komunikator i administrator. I to jest właśnie, komunikator to jest lato, a administrator to jest yy, zima. I to są totalne dwa przeciwieństwa. Dla komunikatora, najważniejsi w życiu są ludzie. On cały czas by chciał czas spędzać z ludźmi. Na rozmowach, na komunikacji, na budowie relacji. Dla niego sensem i celem w samym sobie, w relacji z drugim człowiekiem, jest się po prostu z nim spotkać. A administrator powie, no ale po co ty się spotykasz? Na jaki temat będziecie rozmawiać? Co ty chcesz załatwić? A komunikator mu, administratorowi powie, ale jakie to ma znaczenie? Najważniejsze jest się spotkać. <grym> to są historii z życia wam opowiem. Dwie osoby rozmawiała właśnie, komunikator z administratorem i komunikator jest właścicielem biznesu, jedzie na spotkanie z klientem, a administrator patrzy na to wszystko z boku i mówi, ty już tyle czasu prowadzisz ten biznes, kiedy ty w końcu zaczniesz zarabiać? Za ile dzisiaj sprzedasz? Pyta administrator. Bo on jest, administrator, jest skupiony na liczbach, a komunikator na ludziach. I komunikator mówi: Ale ja nie wiem, za ile ja dzisiaj sprzedam. Ja muszę najpierw porozmawiać, dowiedzieć się, czego te osoby potrzebują. Ja nawet nie wiem, czy ja mam dla nich ofertę. A administrator słuchając tego powie: Ty, to ty nawet nie zamierzasz dzisiaj sprzedać? To po co ty jedziesz na to spotkanie? A komunikator. A komunikator na to. No jak to po co? Porozmawiać. I gdyby. Jeżeli te osoby nie znają DNA talentu, to jedna, to tak, komunikator, to się będą na siebie wkurzać. Być może się tak skonfliktują, że nie będą w stanie dzielić wspólnej czasoprzestrzeni nawet, bo mają tak odmienne zdanie, na przykład. Na, 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 na temat takiej aktywności jak spotkanie się z innymi ludźmi czy z klientami. Teraz wyobraźcie sobie handlowców, no nie? Każdy może być handlowcem, każdy może być menadżerem, każdy może wykonywać każdą aktywność zawodową, tylko będzie ją w innym stylu wykonywał, bo się na innych rzeczach będzie skupiać. No i teraz tak. Komunikator sobie pomyśli, ależ ten administrator to jest taki materialista, on nic tylko o kasie i jak mu się nie opłaca, to on nawet nie zacznie działać. A administrator będzie patrzał na komunikatora i będzie myślał sobie, jej kontakt marnuje czas, za co on będzie żyć, czemu on o siebie nie zadba, tylko ciągle ci inni ludzie, inni, inni, ważniejsi, a gdzie on jest. I moi drodzy, Ikra to jest nic innego, właśnie tutaj inicjator jest jak wiosna, komunikator jest jak e, lato, realizator po kolei dobrze zaplanowany w, czas, w czasie koordynacja aktywności, administrator, no to ile nam zostało, ile zarobiliśmy, co możemy jeszcze lepiej zrobić? Administratorzy skupiają się też na systemach, na, na, na liczbach, na technologii, na prawie, więc tych obszarów zainteresowań. I teraz zobaczcie, punkty skupienia, możemy powiedzieć, że yy, dany profil, czyli inicjator inicjuje, komunikator komunikuje. Realizator realizuje, administrator administruje i teraz ważne jest też DNA aktywności. Jak szukasz pracy, to nie wystarczy, że ty szukasz pracy jakiejkolwiek, żeby zarabiać pieniądze. Z tą wiedzą możesz powiedzieć, że tak, szukam pracy jakiejkolwiek, ale będziesz wiedzieć już, która ci da właśnie poczucie satysfakcji, szczęścia i spełnienia w życiu. Bo teraz coś narysuję, żebyście zobaczyli, Jeżeli mamy regułę komplementarności, to znaczy, że przeciwieństwa tak zwane się uzupełniają. To innymi słowy jest reguła komplementarności, to jest coś tak jakby jak bateria. Musi plus i minus. Co jest ważniejsze? Plus czy minus? Żeby popłynęło zasilanie i dostarczona została wartość, musi być i to, i to. A ludzie porównują, oceniają. A, taki przebojowy, dynamiczny jest lepszy. Nie, zorganizowany jest lepszy. Słomiany zapał. Na tych ludzi się mówi słomiany zapał. A to jest ich największy geniusz. Bo oni potrafią rozpoczynać z wiarą. Nawet jeszcze tylko pomysł mają. Nikt w ten pomysł nie wierzy oprócz nich. A oni, wie, ta, 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 to przekonanie, ta intuicja pozwala im właśnie działać. I teraz to samo jest tutaj. Jest druga reguła komplementarności. Tu są ludzie, tu są liczby. I można powiedzieć, kto ważniejszy w firmie. I bardzo często są artykuły, różne dy dyskusje, debaty. Co w biznesie jest najważniejsze? Ludzie, zadbać o ludzi, czy trzymać finanse? No właśnie, sęk w tym, że jeżeli my popatrzymy jeszcze na jedną rzecz, że jeżeli to jest jak pory roku, czyli tutaj mamy wiosnę, lato, Jesień i zimę, to one dopiero razem tworzą kompletny cykl. I pieniądze, pieniądze są zawsze na zimie. Tutaj są pieniądze. Czyli ty chodzisz do pracy, robisz, masz jakieś pomysły, komunikujesz się z ludźmi, wchodzisz z nimi w relacje, wykonujesz jakieś aktywności po to, żeby mieć pieniądze. I teraz na trzech poziomach. Na swoim koncie zespół, żeby zrealizował cel finansowy, no i biznes. Przecież w pracy. Wynagrodzenie pochodzi nie od pracodawcy, tylko od klienta. Czyli skąd? Od ludzi, od innych ludzi. Więc biznesy są zawsze ludzie. I to ludzie właśnie robią liczby. I ta reguła DNA, formuła DNA powoduje, że jeżeli ty zrozumiesz, że na przykład dla ciebie, jako dla inicjatora, najważniejsze są pomysły, to to nie jest wszystko. To jesteś tylko jedną czwartą z całego cyklu. I tak się ma każdy człowiek. Czyli pełna ikra. Jeżeli popatrzymy właśnie na ten model, może być dopiero w zespole. Jeżeli my umiemy, w komplementarnym jeszcze zespole, że mamy wszystkich i inicjatorów, komunikatorów, realizatorów, administratorów. Więc ty jak idziesz do pracy i szukasz miejsca dla siebie, to moi drodzy, jako inicjator jesteś najbardziej pożądanym dla realizatorów. Jako komunikator Czyli ten, który uwielbia z ludźmi, dla tych, którzy nie lubią ludzi, wolą systemy, wolą tabelki, wolą życie w, właśnie w technologii, na przykład. I teraz, jeżeli to wiemy, na czym ten talent nasz polega, to słuchajcie, Twoja wartość, zawsze, zawsze znajdziesz miejsce, gdzie dla kogoś będziesz potrzebny. Najbardziej będą potrzebować cię ci, którzy są na przeciwko, czyli są dopełnieniem w tej regule komplementarności. I cały widz polega na tym, że potrzebujesz zrobić trzy kroki. Po pierwsze, musisz znać swoje DNA talentu. Czyli gdzie jesteś w ikrze? Oczywiście jest płatna wersja, dużo szersza, bardzo obfity raport, ale na sam początek wystarcza ci ikra. Czyli, który talent masz dominujący. Następnie, z tego wynika, jakiego rodzaju aktywności są dla Ciebie wymarzone. Czyli aktywności dla inicjatora będą wokół pomysłów, że on może kreować, że on może wymyślać nowe idee, że on nie musi nic jeszcze robić, bo zanim zaczniemy robić, to trzeba wymyślić co. Czyli pomysły. Dla komunikatora najważniejsi są ludzie, czyli jak on nie widzi drugiego człowieka, to cierpi i usycha jak kwiat bez wody. Dla niego siłą napędową, właśnie tą motywacją wewnętrzną, tym co daje mu fajny stan, ten flow, samopoczucie, energię, chce mu się działać, są inni ludzie. Dla realizatora jest pilnowanie czasu. Czyli czas jest naj, 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 najważniejszy. Tak jak na przykład dzisiaj też musimy, no ja nie mogę gadać non-stop, muszę się w określonym czasie zmieścić. Więc na koniec tutaj mamy dla administratora skupienie aktywności wokół systemu. Systemy mogą być właśnie technologiczne, mogą być finansowe, prawne. Tu są takie twarde już rzeczy, 0-1, mierniki. Tu nie mówimy, tuż tu mówimy końcowy rezultat, bez zabarwienia emocjonalnego. Czyli tak jakby lato to jest komunikator, to jest kolory, różnorodność, a administratorzy 0-1. Po prostu. Nie ma czegoś niedookreślonego, dlatego że administratorzy na ziemię muszą wiedzieć. I dla nich najważniej, jak on nie wie, to on się nawet nie zabierze do czegoś, bo nie będzie w przeciwieństwie do inicjatorów Improwizował czy ryzykował. Administratorzy uwielbiają też bezpieczeństwo, są detektorami ryzyka, dlatego oni nie mogą być na początku cyklu na rozpoczęciu projektu, na rozpoczęciu biznesu. Dlaczego? Ponieważ na początku każdego projektu jest duże ryzyko, bo może się nie powieść. A ci, którzy lubią ryzyko, powinni iść w takie projekty, powinni robić rzeczy, właśnie przecierać szlak, być pionierami, dlatego że tam jest adrenalina, tam jest dreszczyk emocji i oni, to, jest, to jest ich doskonałe środowisko do życia. I teraz chodzi o to, że w trzecim kroku, właśnie, trzeba to dopasować, czyli jedno z drugim połączyć. Jak to najlepiej metaforą podać? Innymi słowy, jest taki cytat e, prawdopodobnie Alberta Einsteina. Nie każ rybie wspinać się po drzewach, bo całe życie będzie myślała, że jest głupia. Więc chodzi o to: ryby do wody, małpy na drzewa, orły w przestworza i każdy, gdzie ma tą swoją naturalną charakterystykę zapisaną w swoim DNA, to ma optymalne środowisko. W którym będzie najlepiej funkcjonował, będzie mieć najlepsze rezultaty, będzie po prostu szczęśliwy, będzie mieć satysfakcję z tego, co robi, będzie mógł być autentyczny, będzie mógł być sobą. I tu o to właśnie chodzi, żeby w pracy nie chodzić po to, żeby zarabiać pieniądze, bo to jest normalne domknięcie cyklu. Na zimę spiżarnia ma być pełna. Tylko chodzi o to, żeby wykonywać aktywności zgodne z Twoim DNA talentu. Czyli żeby nie zmuszać osoby, które wolą w spokojnej atmosferze, czyli środowisko musi być spokojne, przygotować zaawansowane, precyzyjne opracowania, wyliczenia, to żeby nie dawać im tych zadań do przyjmowania na przykład niezapowiedzianych gości czy rozmów z klientami, którzy jeszcze sami nie wiedzą, czego chcą. Czyli dla Ciebie. Jest to bardzo ważne, żeby się nie pakować w środowisko, w którym nie będziesz mieć możliwości korzystania ze swoich własnych talentów. W tych aktywnościach, za które ktoś ci będzie płacił w tej pierwszej pracy. Więc takie są kroki. Najpierw musisz poznać DNA swojego talentu, bo nie wiedzieć, jakie aktywności są typowe, specyficzne, w których będziesz mógł właśnie być sobą, a później taką pracę właśnie znaleźć. Jest jeszcze jeden element, wychodząc właśnie od tej zmienności, czyli formuła DNA pokazuje zmianę w czasie, czyli pokazuje cykl od wiosny do zimy. I chodzi teraz o to, że po takim cyklu zawsze już jest inaczej. Nic się nie wróci, nie zmieni i nie cofnie. Czyli mamy naturalny proces zmiany. I jest jeszcze piąte pytanie, które ten cykl łączy jako spoiwo. I to jest właśnie po co? To jest ten sens istnienia. Po co my robimy? Po co ty idziesz do pracy? Zadaj sobie to pytanie, bo nie tylko po to, żeby zarabiać pieniądze, bo to jest na domknięciu cyklu czyli jak dużo chcesz zarabiać tylko co ma to dla ciebie wnosić ta praca? Na przykład, jeśli chodzi o twój rozwój, o poznawanie siebie o, no właśnie, tu. Ty dla siebie potrzebujesz to zdefiniować. O wartości, jakie są dla Ciebie kluczowe, które chcesz doświadczać w życiu, a których nie chcesz. I to właśnie jest takie spoiwo dla cyklu, bo wszystko w pracy tak samo. Projekt, proces to jest wszystko cykl, który się zaczyna, kończy i albo jest ciągł, ciąg, trwa ciągle, tak na przykład sprzedaż musi trwać ciągle, jeśli chcesz iść do pracy przy sprzedaży, jeśli chcesz być przy produkcji, to w ciągłym rytmu na przykład. Codziennie o 20.00, Akademia Live czy Projekt zaczyna się i on cały czas coś musi się dziać. Dziewięć do pracy to tak samo. Będzie ktoś od ciebie wymagał właśnie powtarzalności pewnej lub aktywności, żeby to polegało na tym, że będziesz cały czas coś wymyślać, albo cały czas będziesz z ludźmi współpracować. No i tutaj ważne jest, aby cały ten kontekst oparty funkcjonowania biznesu, oparty o formułę DNA. Żebyś, żebyś miał tego świadomość, bo w niego wpisuje się ikra, czyli twoje DNA talentu. I tak jak się mówi, że dla każdy ma swoje miejsce i czas, w którym w najlepszy sposób daje wartość y, światu. A tutaj jest jeszcze właśnie na zakończenie, powoli kończymy, dlaczego flow ma wymiar ekonomiczny. Bo jeżeli ty znasz swoje DNA talentu, Czyli wiesz, jakie aktywności zawodowe będą dla ciebie najlepsze, ponieważ będziesz mógł korzystać ze, swojego, ze swoich talentów, mógł być sobą, mógł być autentyczny. Nie trzeba będzie udawać kogoś, kim się nie jest. To może być męczące, bo tracimy wtedy energię na te wewnętrzne systemy. To dlatego ma wymiar ekonomiczny, że flow, we flow. Jesteśmy, nie ma marnotrawstwa energii, czasu, we flow nie da się być w złych emocjach, we flow czujemy satysfakcję, pełnię szczęścia i czujemy właśnie ten sens, czujemy to, że wiemy po co żyjemy. Ale ten flow trzeba wtedy świadomie doświadczyć. Do, do, do Michał Czikszen, Michał to był węgierski psycholog, który 10 lat w Stanach prowadził badania nad tym stanem. Flow, czyli jakie towarzyszą temu objawy, jak ludzie postrzegają na przykład, bo w stanie flow rośnie poczucie własnej wartości, czyli ty dobrze wiesz, kim, kim jesteś. I już nie ma jakby przeszkód czy jakiegoś takiego dążenia do tego, aby być alfą i omegą, bo wystarczy być geniuszem w swoim obszarze, w zakresie właśnie którymś dominującym dla, z ikry. I można się sobie z, ty, się z tym po prostu pogodzić. Natomiast rozważnie i świadomie wchodzić do pracy, w, którym, w której będzie można być dalej e, sobą. I w stanie Flow, czasami ludzie się czują jak Superman. Zresztą ten film Superman, e, e, gdzie Clark był po prostu zwykłym księgowym na co dzień. On tylko miał takie przedziały czasowe właśnie, w których. W, Wstępował, jak stawał się supermanem, czyli miał dostęp do swojego najwyższego potencjału. I tym najwyższym potencjałem są właśnie w życiu zawodowym nasze talenty, nasz sposób myślenia i e, działania. I wtedy. Mm, ja sama osobiście od siedmiu lat prowadzę warsztaty właśnie z DNA talentu i z tego, jak budować efektywne zespoły. I nieraz na swoje własne oczy widziałam właśnie to piękne samopoczucie, że ktoś czuje, że żyje, czuje się wręcz jak Superman, ponieważ ma taką frajdę i radochę z tego, co robi na co dzień. I innymi słowy, flow, jeśli chodzi o definicję, to jest właśnie ciągłość, to jest rozwój. Tutaj cały czas rzeczy muszą się właśnie dziać, czyli robimy te cykle. I flow to jest też życie. Jeżeli nie ma mm, przepływu, na przykład woda płynie i nagle się zatrzyma w jakiejś sadzawce, załóżmy, mm, to mamy wtedy, to, to, woda, to woda gnije, jest stagnacja i tam nie ma życia. Więc flow to jest to, jest ta, 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 to życie i ono musi być cyklem całkowitym, czyli nie da się przejść życia cały czas będąc w lecie bo to się w czasie zmienia i nie mamy się co wkurzać na to że jak ktoś nie lubi zimy, że, że jest zimno. W tym czasie cieplej ubrać. Nie ma się co wkurzać, że jest gorąco, bo to taka specyfika lata, czyli takie etapy w życiu też musimy przechodzić, takie aktywności zawodowe wykonywać. więc to opisuje flow. Tutaj taki z tych badań Michała Czikszen Michała wykres, że my robiąc te cykle, jeżeli sobie za wysoko ustawimy poprzeczkę dla jakiegoś zadania, do którego nie mamy talentu, to wpadamy właśnie w stres. A jeżeli zbyt łatwe to będzie zadanie, to w rutynę. Ani jedno, ani drugie miejsce nie jest przyjemnym miejscem do funkcjonowania w pracy. Natomiast Flow jest tym kanałem, który jest pomiędzy stresem a, nu a, a nudą, rutyną i teraz o to chodzi, że z roku na rok ty sobie musisz podnosić poprzeczkę, bo inaczej ci to już będzie nudzić. Nie będzie tam żadnego, żadnej ekscytacji, żadnego, żadnej przestrzeni na, na rozwój i z czasem będziesz robić coraz bardziej skomplikowane rzeczy i tym samym to właśnie poczucie, że żyjemy na maksa. Dlatego też w sprzedaży co chwilę się podnosi targety w produkcji czy w realizacji. Cały czas musimy coraz bardziej optymalizować koszty i to trzeba sięgać po coraz bardziej zaawansowane technologicznie rozwiązania. Zresztą świat idzie do przodu i też te rozwiązania się pojawiają na rynku. Trzeba wysi wysiłek poniżej, żeby, żeby je rozpoznać, nauczyć się. To wszystko. Chodzi o to, żeby robić stopniowo, cyklami, nie tak jakby, to tak, jakby ktoś chciał pobiec jutro w maratonie, a ma 50 kg wagi. No nie może by się uszkodzić stopniowo, cyklami, Cze trzeba tak naprawdę to wszystko mieć rozplanowane w czasie, i to jest właśnie też flow. I teraz, jeżeli mówimy o poziomie flow, że każdy człowiek, znając swój własny talent, może doświadczać flow, to dopiero takie osoby mogą tworzyć zespół, w który będzie doświadczał flow. A tak zorganizowane zespoły, cała firma wtedy bardzo sprawnie e, działa. No i na samo podsumowanie, to po co przyszliście na dzisiejszy webinar, to żeby dostać odpowiedź, jak skeszować, właśnie swój talent. Bo to idąc do pracy, ty musisz skeszować swój talent, czyli inaczej sprzedać swój talent. Już wiesz, że Twój talent jest potrzebny tym, którzy go nie mają. Nie tym, którzy go mają ten sam, co Ty, bo z nimi ci będzie się bardzo łatwo rozmawiać. Dlatego musisz się nauczyć obsługiwać te profile komplementarne, bo talent to jest jak zegar słoneczny, który nie daje wartości, jak jest w cieniu. Musisz wyjść do słońca, bo wtedy dopiero przy tej konstrukcji dajesz wartość, czyli potrzebujesz wyjść do innych ludzi. I jak zamienić flow na cashflow? To właśnie się dobrze wymieniać, bo z innymi ludźmi tak, żeby oni to byli w stanie przyjąć, czyli żeby krytycznych uwag nie odrzucali, tylko je przyjmowali do optymalizacji, żeby szanować swoje wzajemne talenty, bo tylko wtedy jest możliwa właśnie wymiana, czyli wartość, jaka płynie z Twojego talentu, na przykład z faktu tego, że jesteś kreatywny albo że jesteś doskonale zorganizowany w czasie, albo że umiesz nadać strukturę wszystkim aktywnościom, masz porządek wokół siebie, albo temu, że jesteś właśnie duszą towarzystwa i potrafisz wszędzie do każdego z empatią, ze zrozumieniem dotrzeć. To to są właśnie talenty i one mają konkretną wartość biznesową. I tutaj na sam koniec właśnie talent nie jest dla Ciebie. Jak to można zapytać? Ty jesteś jego właścicielem, tak, ale Twój talent nie jest dla Ciebie, ponieważ Twój talent jest dla innych ludzi, z którymi Ty się musisz wymieniać wymieniając się, dajesz im wartość i to, co oni od, od ciebie dostają ma większą wartość niż e, pieniądze, na przykład, którymi ci płacą. Czyli klient płaci firmie, ponieważ usługa czy produkt, który oferuje, oferujecie ma dla niego większą wartość niż jego pieniądze. Pracodawca idzie, idąc do pracy, pracodawca chce od ciebie aktywności, które konkretnie masz mu wykonać i za to ci zapłaci, bo bo, bo te pieniądze mają mniejszą wartość niż aktywności, które dla niego wykonasz. Czyli to jest na zewnątrz. A bonus dla ciebie do wewnątrz, właśnie te systemy wewnętrzne, co mówiliśmy na samym początku o sukcesie, co jest definicją sukcesu, ta wewnętrzna integracja to wewnętrznie ty doświadczasz flow, jak robisz aktywności, które, przy których możesz korzystać ze swoich talentów. I to jest właśnie ta formuła zamieniania flow na cash flow, że bezlitośnie, naprawdę do pracy chodzi się po to, aby wymieniać swoją wartość na wartość pieniądza. I ty, bo, bo, bo dzisiaj chyba, że tak się teraz Rosje świata co bardzo prawdopodobne jest potoczą, że, że, że system finansowy zniknie i nie będzie kaszu. Będzie barter na przykład, bo będą jakieś inne systemy wymiany. Ale tak czy owak, wymiana zawsze będzie. I teraz ta wiedza o swoich talentach pozwoli, nawet gdyby się tak zdarzyło, to jest takie prawdziwe bogactwo, bo nawet jakby ci się zdarzyło, że stracisz całą materię wokół, pieniądze, no, no coś się takiego wydarzy, że, że, że to zostanie utracone, to mając swoje talenty, których nie możesz utracić, chyba że je sam zanegujesz albo nie wiesz o tym, jak je obsługiwać, jak, jak się z nimi wymieniać ze światem. To wiesz dobrze, że każde bogactwo materialne możesz odtworzyć na bazie swojego wewnętrznego bogactwa, które płynie z Twoich właśnie talentów i tego, jak, one, jak one są zapisane w Twoim DNA. I na sam koniec, właśnie nie ma sensu starać się być człowiekiem sukcesu, tylko warto być człowiekiem, który właśnie daje wartość. I ta wartość, która płynie z wymiany. Cudownie jest, jak jest płynie z Twoich właśnie naturalnych talentów, ponieważ jesteś geniuszem w tym obszarze. Nie musisz się tego nawet uczyć, a i tak będziesz to genialnie robić, i zrobisz to zdecydowanie lepiej od innych ludzi, którzy musieliby byli komplementarnym talentem. W stosunku do ciebie, musieli się tego e, nauczyć. Także, także twój talent jest po to, abyś się mógł ze światem wymieniać. I z mojej strony to. Mm, jako taka inspiracja na dzisiaj wszystko, i możemy przejść do pytań, jakie zostały zadane, czy można błędnie rozpoznać swój talent? Oczywiście, że można błędnie rozpoznać swój talent. To jest największy problem właśnie dzisiaj w dzisiejszym świecie, że ludzie myślą, że mają jakieś. Jakby nie znając modelu, jest też takie oczekiwanie, że My musimy być w tym, w tym, w tym sprawni i dobrze się poruszać, bo wynieśliśmy to ze szkoły. A może się okazać, że nasza natura jest zupełnie gdzie, gdzie, gdzie indziej. I my, roz, robiąc czy diagnozując swój własny talent, możemy mm, odpowiadać na pytania czy myśleć o sobie życzeniowo, jakbyśmy chcieli. A czasami się ludziom nie podoba to, że są na przykład kreatywni i wokół nich jest chaos. I chcieliby być jacyś inni, więc nie chcą się pogodzić z tym. Każdy talent też ma swoją drugą stronę medalu, a to wszystko po to, żeby, żeby umieć tym zarządzać i wymieniać się z innymi ludźmi. Więc może tak być, że talent będzie błędnie rozpoznany, dlatego tak ważne jest, żeby do tego procesu podejść na spokojnie i świadomie. Jakie kroki podjąć, jeżeli nie podoba mi się moja praca? Jeżeli ci się nie podoba, to musisz wiedzieć, co ci się nie podoba, dlaczego ci się nie podoba, bo może praca się nie podobać ze względu na to, że mieliśmy inne oczekiwania niż faktycznie to, co możemy tam robić, jest na to przestrzeń. Ale jeżeli, jeżeli to są aktywności, które ci się nie podobają, na samą myśl o tym, że, że będziesz robić coś, co cię po prostu wyprowadza z równowagi, no to, to by znaczyło, że trzeba zacząć szukać nowej pracy. Póki jesteś młodym człowiekiem i masz na to przestrzeń, i najlepiej robić to jakby równolegle, tylko też jest ważne, żeby wiedzieć, jakiej pracy szukać. Ja robię i zapraszam Was też na moją stronę. Na samym końcu, ostatni slajd na, na prezentacji jest slajdem. Nie wiem, czy można go podać, gdzie możemy się. Aha, okej. Okay. Gdzie możemy się spotkać, więc wchodząc na stronę internetową. Jest, jest zawsze zakładka tutaj zacznij. Ja robię takie webinary, w trak... właśnie dedykowane do osób, które szukają pracy i chciałyby, aby to była ich wymarzona praca. Bez spójności z DNA Talentu trudno będzie o takie, o takie marzenie, żeby je zrealizować. Jak przestać porównywać się do innych? Bardzo dobre pytanie. Przede wszystkim. Przestaniesz się porównywać do innych w momencie, kiedy na poziomie logicznym tą wiedzę o DNA, talentu, o tym modelu zintegrujesz ze sobą. Czyli że to nie ma sensu porównywać, właśnie ryby do orła, bo to są różne charakterystyki. Nie ma sensu porównywać osoby, która lubi, jest komunikatorem, lubi ludzi do osób, które y, są bardziej introwertyczne i są genialne, jeśli chodzi o, o precyzję, o rzetelność, o, o wnikliwość analizy danych. Po prostu musisz przyjąć, że są takie różne gatunki ludzkie, tak jak w systemach naturalnych. Są różne zwierzęta i tylko dlatego istnieje ekosystem, bo gdyby wszystkie zwierzęta były takie same, no to, to ten ekosystem by nie przetrwał. Ja w laboratorium biznesowym cały czas wzoruję się na systemach naturalnych i właśnie ta różnorodność musi być, żeby życie mogło być jakby ciągłość życia. I, I tutaj chodzi o to, że przestaniesz się porównywać, jak zrozumiesz, że nie ma jakby ludzie są różni, rozumiesz, na czym ta różnorodność polega, i zaczniesz szanować siebie i rozumieć swoją wartość, widzieć ją, doświadczać. To jest proces. To, to tego nie da się tak intelektualnie jakby jak rozwiązać quiz i już o, otrzymaliśmy ileś tam punktów na ileś, to już jest, bo ty cały czas będziemy gdzieś mieli no, w, w tle w jakimś przekonaniach, że chcemy być najlepsi, chcemy się wywiązać, chcemy sprostać zadaniom i będziemy, nie, nie możesz porównywać gruszek, gruszek do jabłek, tak? Czyli jeżeli już, to siebie do poprzednich cyklów, Czyli do poprzedniego okresu, do, do momentu, kiedy robiłeś daną aktywność pierwszy raz, później drugi, trzeci, czwarty, bo doskonałość nie jest jakimś jednorazowym aktem, tylko takim efektem powtarzania tych samych czynności. Więc to przestanie porównywania się, znaczy zaprzestanie porównywania się jest dużym przełomem w życiu i ulgą, jaką można może człowiek właśnie doświadczyć w momencie. Jeżeli uszanuje siebie i tą ludzką różnorodność pozwoli być sobie sobą i pozwoli też ludziom innym, aby byli sobą. Nawet jeżeli Ci to denerwuje, bo reguła komplementarności to jest coś kompletnie innego, niż ty więc komplementarni będą Cię denerwować. Podam jako ciekawostkę. Większość par małżeństw schodzi się Według reguły komplementarności. Zakochują się w tych cechach, których nie mają. Po to, żeby się mogli nawzajem od siebie tego uczyć. I teraz, jeżeli to przebiega świadomie, to jest OK. Jeżeli nieświadomie, no to się może nagle cykl zakończyć. Czy mogę mieć więcej niż jeden talent dominujący? Można mieć. Przy pełnym teście, który tam jest osiem profili, tam może z tych talentów zdecydowanie więcej. W ikrze jako takie pięć pytań, to mówię, to jest to jest absolutnie jak próbka demo. To, to tu można być więcej niż, mieć więcej niż jeden talent i zazwyczaj to jest w cyklu, jak to idzie, czyli wiosna lato, lato jesień, jesień, zima, zima wiosna. Nie można mieć talentów komplementarnych w sobie jako jeden człowiek naturalnie, bo bardzo wiele osób wyuczyło się tych talentów komplementarnych do tego stopnia. Że uznają, że to są ich naturalne, i ciężko jest, jakby rozdzielić, co jest moje, moją naturą, z jaką ja się urodziłem, a co jest wyuczone. I zrzucenie tego, co jest wyuczone, czyli postawienie na swoją naturę jest niezwykle jakby istotnym momentem w, w takiej świadomej karierze swojej zawodowej, w rozwoju zawodowym. No, praca jednak będzie z nami cały czas. Czy warto te zespołu dobierać osoby z przeciwstawnym DNA talentu? Genialne pytanie, nie tylko warto, ale to jest cały sekret wydajnych, efektywnych zespołów, że w zespole mają być właśnie talenty komplementarne. W zespole mają być talenty komplementarne. I pułapka czy błąd wielu, wielu liderów polega na tym, że dobierają do zespołu osoby, z którymi im się dobrze rozmawia, z którymi się dogadują, a to na pewno oznacza. Że nie są komplementarni, czyli w którymś momencie nie będzie miał kto zrobić tych zadań, bo obydwoje będą chcieli robić to samo, czyli prawdopodobnie zaczną rywalizować, no i nie skończy się to dobrze, no bo nie ma jak się skończyć dobrze. Więc tylko komplementarne. Najlepsze, najbardziej efektywne zespoły to są zespoły komplementarne, więc lider, mając tą wiedzę i ty też wiedząc o tym, no to, to właśnie talenty komplementarne gwarantują ciągłość istnienia, gwarantują to, że, że firma, że zespół będzie się faktycznie rozwijać i przetrwa najtrudniejsze momenty. Więc tu jest, to, 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 to jest w ogóle formuła, tak? komplementarne zespoły. Tylko trzeba się nauczyć obsługiwać, czyli dostrajać, dostosowywać w komunikacji do profili komplementarnych, bo jest to rzeczywiście spora umiejętność, bardzo przydatna. I zupełnie inaczej będzie obsługa klientów. Klientów najlepiej, gdybyśmy mieli homogenicznie, czyli takich samych jak my, bo my się wtedy zrozumiemy od razu. Mamy flow, jest, jest, jest pełne zrozumienie, więc nie trzeba ani jakichś specjalnych technik sprzedaży, czy, czy takich, po prostu to idzie naturalnie, ale nie w zespole, czyli na zewnątrz podobni do nas, wewnątrz komplementarni. Jak szukać pracy dopasowanej do DNA talentów? To jest też bardzo dobre pytanie. Większość dzisiaj na rynku jest niestety tak, że nie wszyscy mają tą wiedzę, i zarówno rekruterzy, jak i pracodawcy, nie mając wiedzy o komplementarności talentów, tak naprawdę bardzo często w ogłoszeniach o pracę pisze, że poszukują osoby kreatywnej, komunikatywnej, dobrze skoordynowanej w czasie oraz Umiejącej robić zestawienia finansowe czy jakieś diagnostyki. No i to oznacza, że szukają alfa omegii. W naturze nie ma czegoś takiego. I teraz, jeżeli ty widzisz w ogłoszeniu o pracę już, że, że te aktywności, musisz patrzeć na aktywności, nie na stanowisko, na aktywności, jakie jest DNA tych aktywności, które są w ogłoszeniu czy na rozmowie o pracę, bo wtedy będziesz wiedzieć, czy to jest w ogóle realne. Zmierzyć się z tymi oczekiwaniami, żeby mieć w pracy flow, czyli żeby mieć też efekty, czyli, że móc robić to, do czego jesteś stworzony, czyli to, co masz w swoim DNA talentu. Czyli najpierw trzeba wiedzieć, jakim profilem jesteśmy, jakie mamy te preferowane aktywności, i później w opisie ogłoszeń o pracę, czy w rozmowach, sprawdzać, czy będziesz mógł robić te aktywności do których masz talent w swoim właśnie DNA. To jest najprostszy sposób. Jak mówię, jeżeli chcecie więcej, to zapraszam, podejść 22 lipca robię też bezpłatny zupełnie webinar bardziej trochę szczegółowy w kontekście procesów poszukiwania właśnie pracy. Dziękuję pięknie za dzisiejszy wieczór, za wszystkie pytania i waszą aktywność. Niech flow będzie z tobą. I znajdź swoją wymarzoną pracę właśnie bazującą na Twoim DNA talentu. Dziękuję.